Witamy Państwa ponownie w Fundacji Gęsia na ulicy Gibalskiego 21 w Warszawie. Mamy przyjemność ponownie rozmawiać z Bolesławem, oprowadzającym po wystawie Fundacji. Witam Szanowni Państwo, witam Cię Bob. Oczywiście, jak powiedziałeś, ponownie, bardzo mi miło. Proszę Państwa, znajdujemy się tutaj w drugim pomieszczeniu, w pomieszczeniu, gdzie są wystawione zdjęcia z getta. Zdjęcia zrobione przez propagandystów hitlerowskich, pokazujące oczywiście, jak Żydzi mieli swoje miejsce w getcie, na przykład pochówki mieli na cmentarzu, co tutaj widać, co jest oczywiście prawdą, choć zdjęcia były wykonywane w kontekście propagandy. Propaganda niemiecka wysyłała na świat te zdjęcia, pokazywała właśnie, jak Żydzi mają w getcie, no powiedzmy, że dobrze w cudzysłowie. No i oczywiście przesyłali zdjęcia i z pogrzebów indywidualnych, i z pogrzebów masowych. Tutaj, gdzie właśnie stoimy, ten budynek stoi na zbiorowej mogile, można powiedzieć, tam na boisku klubu sportowego Skra. Podczas wykopalisk, podczas prac archeologicznych na cmentarzu znaleźliśmy wiele ciekawych rzeczy, no nawet choćby takie kamyczki, które kiedyś babcie przed cmentarzami no, sprzedawały za grosz, prawda? U Żydów jest taki zwyczaj, że kamyczki się kładzie na grobach podczas odwiedzin zamiast kwiatów. Religijni Żydzi, prawda, stosują metodę kamyczków. Pochodzi to ze starej historii Żydów, gdzie prawda, chowano kiedyś tysiące lat temu. Oczywiście na ziemi pustynnej, gdzie nie było absolutnie nic innego jak kamienie czy tam kamyczki. To weszło oczywiście w kulturę żydowską i takie kamyczki również żeśmy odkopali. Tu mamy płytki kamionkowe z kolei bardzo ładne, które okalały tutaj zdjęcie na dole. Jest widać na tym zdjęciu na dole leżą ciała przygotowywane do pochówku. No i właśnie te katafalki miały takie klinkierowe kamienie, klinkierowe płytki, którymi był obłożony ten stół. Zdjęcia nam pokazują, prawda, wejście na cmentarz, bramę cmentarną, synagogę, co widać, pogrzeb, prawda, z tym rabinem, który zamieszkiwał tutaj w synagodze na cmentarzu przed wojną. Synagoga oczywiście była zamykana w piątki po południu i była oddzielona oczywiście oddzielnym wejściem z ulicy Okopowej. Mamy tutaj też plan miasta, bardzo ciekawy plan miasta przedwojenny. Akurat właśnie ten jest po niemiecku, Stadtplan von Warschau. Tego typu plany były wydawane przed wojną po angielsku, po rosyjsku. No, my zdobyliśmy taki właśnie po niemiecku. Bardzo ciekawy on jest, bo on pokazuje właściwie nam getto, pokazuje nam cmentarz żydowski. No i pokazuje nam też Umschlagplatz. Tutaj trzy tory Umschlagplatzu, placu tak zwanego przeładunkowego, działającego przed wojną i działającego po wojnie. No niestety jest bardzo duża kontrowersja, jeśli chodzi o ten plac przeładunkowy. Nie tak dawno, kilka lat temu, dzięki pracownikowi nieżyjącemu, już niestety niech mu ziemia lekką będzie, Jankowi Jagielskiemu, doszło do wyburzenia baraków, które tam stały, które były elementem właśnie placu przeładunkowego i po wojnie oczywiście też była tam na stawkach, była tam no, były tam, prawda, dostarczane towary dla miasta Warszawy. Tutaj właśnie to zdjęcie obrazuje nam wyraźnie, jak wyglądała ta masowa mogiła, gdzie teraz stoimy na boisku klubu sportowego Skra. Tu jest ulica Okopowa, prawda, a tutaj pochówki masowe, jak tutaj widać, prawda, zbieranych ciał, no ciał, które widać, jak były wychodzone. Tutaj wózek, prawda, taki jak my mamy u nas na wystawie tą kopię, a tutaj wózki wiozące właśnie mnóstwo ciał.
ciał zbieranych z ulicy, zbieranych z getta. Po prawej stronie mamy już temat no, taki wspomnieniowy o Hasydach, wspomnieniowy o Żydach, prawda, płaszcz z gwiazdą Dawida, no, z oryginalnym tałesem, takim specjalnym całunem potrzebnym do modlitwy, i zdjęcia pokazujące właśnie Umschlagplatz, to znaczy już plac przeładunkowy, gdzie tutaj stoją Niemcy, wywożą Żydów, prawda, do getta. No, od tego miejsca pozostało kilka godzin życia, można powiedzieć, bo po wywiezieniu to byli mordowani w Treblince. Pociągi odjeżdżały do Treblinki, no i to właściwie są zdjęcia dotyczące wydarzeń w getcie. Krótko mówiąc, tutaj mamy 44 rok. 44 rok, właśnie te magazyny na Umschlagplatzu, które widzimy tutaj z prawej strony, tory, prawda, do których dojeżdżały pociągi, wywoziły stąd Żydów. No i tutaj mamy żołnierzy Armii Krajowej, którzy, powstańcy Warszawy, zdobyli właściwie tam ubrania, zdobyli tam magazynowane przez Niemców towary. I to jedna z części walki na okopowej, prawda, z lokomotywy, tramwaj linii numer 8 na okopowej, a to też są właśnie powstańcy. Znajdował się tam też obóz. To znaczy tutaj mamy to zdjęcie, gdzie powstańcy Armii Krajowej właśnie wyzwolili obóz na Gęsiówce tak zwanej. To było więzienie przedwojenne. No i oczywiście Niemcy wykorzystali to jako obóz. Po wojnie wszystkie te budynki istniały, właściwie można powiedzieć, że zostały. No oczywiście zniszczone, oczywiście wypalone. I w 1945 roku tutaj mamy to zdjęcie z Gęsiówki, jak wyglądało właśnie mnóstwo ciał, mnóstwo trupów leżących, popalonych, budynki też oczywiście wypalone. Straszliwy obraz. Tak, no i tutaj prawdopodobnie sowiecki jakiś oficer, który robił dokumentację, bo była taka dokumentacja robiona w tym Gęsiówce. To tak wyglądała Warszawa, tak wyglądało getto. Niemcy, prawda, podpalili dom po domu, niszcząc całe getto warszawskie w gruzach, prawda. Jedynie co został, to widzimy tam kościół na Nowolipkach, kościół, w którym podczas okupacji hitlerowskiej zresztą Niemcy tam na górze, na tej wieży mieli punkt obserwacyjny i tam, prawda, obserwowali również getto. A to zdjęcia z cmentarza żydowskiego, zdjęcia prywatne, z prywatnej kolekcji na 200 lat istnienia cmentarza żydowskiego. Postanowiliśmy zbierać zdjęcia przedwojenne. Cmentarz został założony w 1799 roku. No i właśnie w 1999 na 200 lat zrobiliśmy taką małą wystawę zbierania. Wpadliśmy na pomysł zbieranie prywatnych zdjęć, prywatnych kolekcji. Jedno zdjęcie jest ciekawe, obrazuje getto warszawskie i tutaj, jak widać, syn i córka wyszli z getta. Oczywiście można było wyjść z getta na cmentarz do swojego tutaj akurat ojca pochowanego właśnie w 1941 roku. To zdjęcie jest z 1941. No oczywiście jak ktoś miał pieniądze, mógł, prawda, kupić sobie wyjście na groby, wyjście na cmentarz. Czyli geszeft był również. No tak, no Niemcy oczywiście pobierali opłaty za... My to musiało być pobierane. No tak, oczywiście za wszystko. Niemcy, prawda, pobierali. No i tak wygląda nasza wystawa. Mamy tam jeszcze taką ciekawą zdobycz z wykopalisk. Tak, tutaj może by nam Bolesław opowiedział, co tutaj się znajduje. Wykopalisk również udało nam się znaleźć tefilim. Tefilim to jest takie specjalne do modlitwy potrzebne
zakładane na czoło. Zakładane na czoło i na rękę, tak. Takie zwoje, prawda, modlitewne. Znaliśmy też hełm, ten pistolet, prawda, tą broń, znaczy tą, no, karabinową, czyli sztylet karabinowy. To podejrzewam, że w tych gruzach synagogi cmentarnej było znalezione i to należało na pewno do żołnierzy Armii Krajowej. Żołnierze Armii Krajowej, którzy przez cmentarz przechodzili, walki na cmentarzu nie były. No ale ukrywali się żołnierze Armii Krajowej, przechodząc na cmentarz powązkowski katolicki, gdzie tam trwały walki, i na ewangelicki, gdzie również walki trwały. Zwoje poniżej tory, tak? Tak, zwoje tory, rączki bardzo ciekawe, żeśmy odkopali, no, można to otworzyć, powiedzmy, prawda, bardzo, bardzo ciekawe te rączki są, prawda, gdzie zwoje tory były nawijane, prawda, na, no, na torze, także to też bardzo takie ciekawy artefakt, no, kilka tych artefaktów jest absolutnie ciekawych, wykopanych z fundamentów tej synagogi i tu są wystawiane. I to by było na tyle chyba, jeśli chodzi o, no, w tym drugim pomieszczeniu żeśmy byli zeszłym razem, a więc już Państwo wszystko widzieli. Bolesławie, mamy pytanie odnośnie Umschlagplatzu. Co byś nam powiedział na ten temat, bo to... No tak jak już wspomniałem... Przedziwna historia była. Tak jak już wspomniałem, jest mi niezmiernie żal i mam oczywiście wielki żal do, no, niestety już nieżyjącego Janka Jagiellońskiego, z którym rozmawiałem wielokrotnie na temat tego Umschlagplatzu, a on niestety wydał decyzję, i to na piśmie, że w tym miejscu właśnie nie było tego placu przeładunkowego, że Umschlagplatz był w tym miejscu, gdzie postawiony jest taki pomniczek na rogu stawki i, prawda, dzikiej, co jest oczywiście bzdurą, no, co widać choćby na tym zdjęciu, gdzie Żydzi, prawda, czekają na wejście na Umschlagplatz. No ale to tu jest, prawda, też szkoła. No ale to musiałbym Państwu... Szkoła pozostała, tak. Tak, szkoła pozostała. Łatwo się zorientować. Tak, ale gdzie to się znajdowało. Musielibyśmy, Bob, do Ciebie się zwracam, jeśli chcesz, to musielibyśmy w któryś dzień, prawda, jak będziesz następnym razem w następnej Warszawie, części nagrań. Tak, to proponuję, byśmy mogli zrobić takie nagranie, prawda, dotyczące samego placu przeładunkowego, Umschlagplatzu w Warszawie, gdzie, prawda, no, pokażemy sobie tą historię, która, no, niestety została przez, tak jak powiedziałem, Jana Jagiellońskiego, została bardzo skrzywiona. Wydał decyzję, że tam nie było Umschlagplatzu, co deweloperowi oczywiście było na rękę. Pozwoliło naturalnie na, no, na wyburzenie tych baraków i wybudowanie domu mieszkalnego, no, bardzo ładnego domu mieszkalnego, no ale co z tego. Miasto Warszawa się wtedy zgodziło na to, choć były protesty wielu osób, między innymi Gołdy Tencer na przykład, były protesty różnych dziennikarzy, no niestety nie zostało to wysłuchane. Nie wiem, czy Jan Jagielski, nie chciał mu podejrzewać, ale nie wiem, czy wziął za to pieniądze, prawda, że dał na piśmie zgodę na wyburzenie faktycznie. Czy może zrobił to ze swojej zwykłej głupoty po prostu i niewiedzy? No jako oczywiście człowiek, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego, jako człowiek, który zbierał tyle materiałów, zrobił cały zbiór, zrobił majątków żydowskich w Polsce, no to powinien jednak się bardziej pochylić nad tym Umschlagplatzem. Niestety, no, trzeba sobie powiedzieć, albo zrobił to świadomie, sprzedał, wziął pieniądze do kieszeni, albo po prostu ze swej, no, głupoty, tak jak powiedziałem, ludzkiej, z niewiedzy. No, trudno dzisiaj dociekać, nigdy się nie przyznał do tego, a miałem z nim kontakty bardzo dobre i można powiedzieć, że
wielokrotnie żeśmy się spotykali, wielokrotnie żeśmy dyskutowali na temat historii, historii Żydów, historii cmentarza żydowskiego. No, mieliśmy, prawda, pewne kontrowersje w niektórych tematach, no ale jak to bywa. Bolesławie, pytanie takie: czy twój ojciec Pinkus miał większą wiedzę od ciebie? Czy jest to jednoznaczne? Nie, skąd? Mój ojciec miał dużo większą wiedzę. Mój ojciec przecież, co by nie powiedzieć, urodził się w 1912 roku, spędził w Warszawie całe swoje, można powiedzieć, życie. W ogóle był miłośnikiem Warszawy, w ogóle był znawcą Warszawy. Każdy dom dla niego był bardzo znany, także wszyscy Żydzi byli znani. Był człowiekiem, który w wieku 6 lat został osierocony, zmarł mu ojciec, wcześniej 2 lata zmarła mama i w sumie wychowywał się, można powiedzieć, na ulicy, no bo rodzina, jak to rodzina, nie, przed wojną tak nie opiekowała się, powiedzmy, dziećmi swoich braci czy tam sióstr, powiedzmy. No i ojciec jako 6-letni chłopak trafił do doktora Janusza Korczaka, do, prawda, sierocińca, wychowywał się kilka lat w sierocińcu, następnie oczywiście był takim człowiekiem, można powiedzieć, dość silnym, dość zdrowym i już w wieku 12-14 lat wolał uciec z domu sierot, prawda, Janusza Korczaka i nauki pobierać na ulicy. No i to spowodowało oczywiście, że całą Warszawę znał bardzo dobrze. No między innymi właśnie z tego Umschlagplatzu, gdzie pracował, gdzie można powiedzieć był tragarzem, różne towary, które przychodziły przed wojną, oczywiście i cytrusy, prawda, i ryby, i tam wszystko przyjeżdżało, bo to była taka bocznica kolejowa Warszawy-Gdańska. Warszawa-Gdańska miała taką właśnie ten plac przeładunkowy na bocznicy na Stawkach. No i tam oczywiście ojciec zbierał, prawda, te towary, woził po różnych ludziach, mieszkańcach Warszawy, dostarczał, no był takim tragarzem. Był takim... Zajmował się jak każdy polski Żyd. No tak, no zajmował się. Przede wszystkim handel. No handel, ale on raczej był tym pomocnikiem u wielkiej firmy transportowej. Sam oczywiście marzyłby mieć, prawda, firmę transportową albo lodziarnię. To dwa jego marzenia były przed wojną jako chłopca 12-14-letniego. Lodziarnią, dlatego że się bardzo dobrze nauczył gotować w ogóle w domu u Janusza Korczaka. Gotował tam, prawda, rzeczywiście, no, wszystko. A między innymi oczywiście nauczył się robienia lodów i tak mu się to spodobało, że to było jego takie marzenie. Ale oczywiście Warszawę znał, no, miał w jednym palcu, wymieniał wszystkich w sumie Żydów, potrafił wymienić tych bogatych, do którym właśnie dostarczał te towary, tych, którzy byli na stanowiskach, prawda, a w mieście, powiedzmy, czy w różnego rodzaju urzędach. Było dość dużo Żydów, którzy byli na stanowiskach przed wojną, piastowali różne stanowiska. W wojsku też. No, w wojsku, tak, no też. W wojsku było troszkę może mniej, no ale też troszkę było. Ja mówimy oczywiście o przed wojną. Przed wojną, tak. Do 1939 roku. No potem ojciec oczywiście jako ten chłopak ulicy, bo tak go trzeba było nazwać, jako ten dokształcający się na ulicy, zapisał się na boks, trenował boks, szło mu bardzo dobrze, aczkolwiek miał przypadek tam, że podczas treningu, podczas boksowania, no, widocznie za mocno może uderzył kolegę z zespołu, no i potem ten kolega trafił do szpitala, zmarł i mój ojciec się już przeraził, powiedział, że nie będzie dalej się bił, nie będzie dalej, znaczy uczył się boksu, no a bić to się bił oczywiście z chłopakami, z Polakami, prawda, bo było tak, że, prawda, Żydzi mieli swój park, ogród, prawda,
A Polacy mieli swój ogród, no Saski, prawda? I, no i tam jak to chłopaki przed wojną, prawda, naparzali się, można powiedzieć. Tak jak zresztą dzisiaj, powiedzmy... Nic się nie zmieniło pod tym względem. Nie, no młodzież, oczywiście jak to młodzież, no... Ma swoje prawa każda młodzież. No tak, widzimy to, prawda, na przykładzie boisk piłkarskich, prawda, i klubów piłkarskich, no to tutaj też było podobnie, tylko że lubili się bić chłopaki, no bo to a to dziewczynę, a to jakąś zaczepioną dziewczynę, a to no powodów to było mnóstwo, prawda. Jak to się stało, że Bolesławie Pinkus, twój ojciec, został dyrektorem cmentarza? Przed wojną, tak jak powiedziałem, do 1918 roku, czyli jak mój ojciec miał 6 lat, zmarł mój ojciec, to przed wojną do 1918 roku jego ojciec Icchak Szenicer pracował na cmentarzu żydowskim w kancelarii właśnie cmentarza żydowskiego, u rabina oczywiście, prawda, opiekował się jakby kancelarią. No ale tak jak zmarł, no to mój ojciec jako ten 6-letni chłopak oczywiście też można powiedzieć, że się wychował na cmentarzu przy swoim ojcu. No a potem po wojnie, kiedy ojciec wrócił do Warszawy w 1950 latach, w 1954-56 roku, szukano, gmina żydowska szukała człowieka, który mógłby się opiekować cmentarzem żydowskim, i tak się złożyło, że mój ojciec, prawda, zaczął współpracować z gminą żydowską i od 1960 roku już oficjalnie był zatrudniony jako opiekun cmentarza, jako grabarz, jako, prawda, pracownik cmentarza z ramienia gminy żydowskiej. Ciekawy życiorys, naprawdę. No i pracował do 1983 roku, do swojej śmierci, a od 1980 przez 3 lata jeszcze, no ja się wdrażałem do pracy na cmentarzu przy boku ojca i razem z ojcem pracowaliśmy od października 1980 roku, pracowałem razem z ojcem na cmentarzu do 1 marca 1983. Bardzo dziękujemy Bolesławie za opowieści. Mam nadzieję, że następnym razem też spotkamy się i będziesz opowiadał nam dalszy ciąg wszelakiej prawdy. Oczywiście proponowałbym ten Umrzlek Plac, plac przeładunkowy, z ciekawą historią, z ciekawym umieszczeniem. Zobaczymy na zdjęciach, zobaczymy na planie Warszawy. No, możemy sobie porozmawiać na ten temat. Postaramy się pokazać Państwu, przekazać widzom to, co jeszcze Bolesław wie. Bardzo mi będzie miło. I zapraszamy wszystkich. Tak jest. Do fundacji na wystawę. No tak, tutaj wystawa w piątki od 10 do 15. W każdy piątek postanowiliśmy tę wystawę otwierać i, prawda, pokazywać Państwu odcinek, który no, jest bardzo ważny, bo i cmentarz żydowski, i masowa mogiła, prawda, no i w ogóle to, co się działo w getcie warszawskim. Dziękujemy w takim razie za zaproszenie. Dziękuję. Do zobaczenia, do następnego razu. Dziękuję, szalom, cześć.